Słuchajcie, w tym filmie porozmawiamy trochę na temat doboru swojego pierwszego małego drona. Głównie będziemy rozmawiali na temat typu szeregu najmniejszego DJI, czyli miniacze. Mini 2 SE, Mini 3, Mini 3 Pro i Mini 4 SE to są drony, które aktualnie znajdują się w ofercie DJI i pomiędzy nimi będziemy wybierali. Powiem Wam dokładnie, o co chodzi, za co płacimy, jakie cechy ma dany dron, tak żebyś Ty mógł dla własnych potrzeb dobrać odpowiedni model. Nie jest to takie proste, szczególnie jak się nie lata i wchodzi w tę dziedzinę, w to hobby, ale jeżeli ktoś lata na co dzień i latał tymi dronami, ja jeszcze dwójkę mam u Patryka, to jestem w stanie Ci wszystko powiedzieć jak na dłoni i postaram się to zrobić w jak najbardziej prosty i komunikatywny sposób. Zaczynamy zatem. Słuchajcie, przede wszystkim co jest ważne i na co należy zwrócić uwagę, wszystko zależy od Ciebie. Jak często będziesz używać drona, jak bardzo profesjonalne są Twoje ujęcia, czy potrzebujesz dodatkowych cech, takich jak na przykład śledzenie albo ujęcia w pionie lub podobne rzeczy, czy potrzebujesz zrobić transmisję live i tak dalej. Generalnie jest tak, że mamy to, za co płacimy. I najprostszy dron, Mini 2 SE, który umówimy w tej chwili, on po prostu taki jest. To jest prosty, tani dron. Możesz go kupić za 300 z hakiem euro na stronie DJI.com. Ja posługuję się tutaj cenami w Holandii, bo one są korzystniejsze niż w Polsce. Można bezpośrednio sobie kupić na stronie DJI.com i przychodzi nam za 2 dni dron z Holandii. Więc tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie i zobaczmy kartę katalogową i też to, co mamy tutaj, jeżeli chodzi o Mini 2 SE, to przede wszystkim podstawowa sprawa jest taka, że tutaj nie mamy ujęć w 4K, tylko 2.7K i nie ma 50-60 klatek, tylko mamy 2.7K w 25-30 klatkach i to jest wszystko. Nie ma tutaj żadnego śledzenia przy Mini 2 SE, nie mamy żadnych czujników oprócz czujników dolnych, więc ten dron na pewno nie będzie Cię śledził i na pewno też nie będzie omijał przeszkód. Nie ma żadnych inteligentnych trybów typu krążenie wokół obiektów. Wszystko wykonujemy manualnie. Dla wielu osób to wystarczy, dlatego że używają drona sporadycznie po to, żeby zrobić sobie selfie'aka albo nagrać sobie odejście, takie droni ręcznie. Nie trzeba im nic więcej. Dron ma być tani, może się okazać, że on za chwilę nam się zniszczy albo będzie leżał na półce pół roku i dlatego nie jest potrzebny. Mamy tutaj oczywiście takie podstawowe rzeczy jak to, że on stabilnie nam wisi w powietrzu, wraca do punktu startu, czyli return to home, RTH w momencie, kiedy ma słaby akumulator albo straci sygnał, więc to jest super. Lata około realnie 20 minut. Te specyfikacje, które tutaj widzimy, one nie są doskonałe, więc trzeba być świadomym, że około 10 minut krócej niż w stabilizacji tak naprawdę lot się odbywa. No i mamy też podstawowe tryby jeszcze takie semi-inteligentne, czyli quickshoty. To jest taka krótka sekwencja, jednak na przykład krążenie wokół obiektu albo odejście na zasadzie droni czy podobnych tematów. I to jest bardzo fajne, to też już sporo nam daje, jeżeli chcemy sobie na Instagram nagrać na przykład taki quickshot jak droni czy na przykład rocket, odejście 10-20 sekundowe i to gra. Mamy do tego panoramy, mamy odporność na wiatr 38 km na godzinę i to jest spoko. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, o których trzeba wiedzieć, że mamy tutaj sensor mały, bo to jest sensor 1/2/3 cala, więc szału nie ma pod kątem na przykład słabszych warunków oświetleniowych. Będą szumy powstawały szczególnie wieczorem i też ciemne partie na zdjęciach czy na filmach. One są, tam jest mało detali widać, więc jeżeli nagrywasz pod światło, czy fotografujesz pod światło, to będzie cierpiało. Na pewno ta jakość, te detale będą uciekały. I to jest malutki sensor, taki jak w słabszych telefonach, połowa małego paznokcia w wielkości, więc nie ma się co oszukiwać. Szału nie ma, ale i tak ta jakość jest bardzo przyzwoita. Mamy tutaj przysłonę 2.8, w tych wyższych modelach jest 1.7, więc na to trzeba zwrócić uwagę. I też w modelu Mini 2 SE nie mamy ujęć w pionie. Możesz sobie skadrować z 16:9 albo z 4:3, bo tu jest bodajże 4:3, jeżeli chodzi o współczynnik, tak, proporcji matrycy. Możesz sobie skadrować do ujęć na Instagram, czy do zdjęć, czy filmów na Instagrama, ale nie mamy niestety czegoś takiego jak nagrywanie w pionie 9:16, tak jak jest w tych wyższych
modelach. 12 megapikseli, jeżeli chodzi o fotografie, jeżeli chodzi o timelapsy, hyperlapsy, trzeba wiedzieć, że w JPEG-ach jest interwał dwusekundowy, ale już w RAW, czyli w RAW-ach mamy pięciosekundowy interwał, więc to jest też dosyć istotne. No i 2.7K maksymalna rozdzielczość wideo plus Full HD do 60 klatek, natomiast przy 2.7K do 30 klatek na sekundę. I to są te mniej więcej podstawy. No, trzeba też zwrócić uwagę, że bitrate jest słaby, bo bitrate wynosi 40 megabitów na sekundę, co w porównaniu do Mini 4 Pro, gdzie ma 150 megabitów na sekundę, wiadomo, że tych informacji jest bardzo mało. Jest to dron amatorski, nie ma się co czarować, ale mimo wszystko jest to dron marki DJI, czyli mamy gwarancję pełną, dostęp do serwisu, do wsparcia produktu, do części zamiennych, więc pod tym względem jest on fajny, że cały czas korzystamy z tej otoczki DJI, z tego środowiska. Natomiast takich jak na przykład DJI Care Refresh, że możesz sobie kupić ubezpieczenie. Natomiast jest to dron amatorski, trzeba powiedzieć, i niestety nie wszystko nam zapewni. Nie? Jeżeli chodzi o łączność, tutaj jest transmisja O2, czyli mamy przekaz na kontroler zwykły, nie ma tutaj kontrolerów z ekranem wbudowanych takich jak ten, i mamy przekaz 720 w 30 klatkach na sekundę. W tych bardziej zaawansowanych jest już Full HD w 60 klatkach na sekundę, więc to jest też różnica, jeżeli chodzi o jakość podglądu. Generalnie Mini 2 SE jest to tani dron, głównie weekendowy dla osób, które sporadycznie potrzebują drona, raczej od powiedzmy, nie wiem, raz na miesiąc, raz na 3 miesiące, jak im się przypomni. To jest spoko sprawa, bo nie wydajesz dużo kasy, ale masz cały czas drona, możesz sobie zrobić ujęcia, przedłużenie aparatu czy telefonu komórkowego, spoko, super sprawa. I dalej, jeżeli pójdziemy w następne modele, kolejnym modelem jest Mini 3 pod kątem ceny. On już kosztuje, tak jak Mini, jak dwójka SE kosztował 300 z hakiem, kosztował 309 euro, to tutaj już płacimy o 170 euro drożej, tak? I moim zdaniem warto dopłacić tą kwotę, dlatego że Mini 3 już przede wszystkim ma lepszą matrycę, bo tu jest matryca 1:1/3 cala, to jest flagowa matryca DJI, bo zarówno kamera sportowa Osmo Action, jak i teraz Avata, która wejdzie, ma tę matrycę, ma tak samo tę matrycę R3 już, czy nawet Mavic 3 Pro dla obiektywu ekwiwalent 70 mm, więc to jest flagowa matryca DJI, ona jest bardzo dobra. No i ten dron ma też już możliwość wykonywania ujęć w pionie w 4K, do 30 klatek na sekundę, ale mimo wszystko to już jest sporo. Ma inteligentne podstawowe cechy, czyli nie wszystkie, ale ma trochę tych inteligentnych cech. Natomiast to, czego nie ma, to przede wszystkim czujników z przodu i z tyłu. Nie ma śledzenia, nie ma tutaj żadnej lampy. Podstawowe czujniki dolne. Nie ma przede wszystkim tych rzeczy, które są już bardziej, no, ciekawsze, że tak powiem. Transmisja też DJI O2, więc taka sama jak w Mini 2 SE. Ona jest po prostu troszkę słabsza, 720 na 30 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o czas lotu, 38 minut, no to wiadomo, można tutaj już dokupić większy akumulator też. I to jest super, dlatego że ten dron nam lata wtedy około 40 minut realnego czasu lotu, więc to już jest naprawdę sporo. Duże wychylenie tej kamery, bo mamy 90 stopni na dół, czyli spojrzenie w dół, albo w pionie, albo w poziomie, to jest super. No i druga rzecz, że do góry też około 60 stopni nam się wychyli, więc można spojrzeć też z dołu do góry, podejrzeć coś od dołu, więc to jest też super sprawa. Przysłona 1.7, jasny obiektyw, można stosować filtry, zakres ISO, on też nie jest aż tak bardzo istotny, bo i tak nie podciągamy tak bardzo mocno, ten górny zakres i tak jest nieużyteczny, ale od 100 do 3200, dla fotografii też od 100 do 3200. Mamy tutaj możliwość też wykonywania ujęć
w rozdzielczości 48 megapikseli, czyli większa rozdzielczość, bo mamy tutaj pixel binning, czyli to jest dzielenie piksela na 4 części, ale w każdym razie możemy albo 12 megapikselowe, albo 48 megapikselowe ujęcia wykonywać, jeżeli chodzi o fotografię. Jeżeli chodzi o timelapse, hyperlapse, to jest to samo co w Mini 2 SE, czyli interwał przy JPEG-ach jest 2-sekundowy minimalny, a przy RAW 5-sekundowy, więc pod tym względem troszeczkę słabiej. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, są panoramy sferyczne, też można wykonywać, jest tryb HDR, 4K, jeżeli chodzi o wideo, do 30 klatek na sekundę, Full HD do 60. No i to pod tym względem jest całkiem spoko. Bitrate już jest dużo lepszy, bo w Mini 2 SE był 40 megabitów na sekundę, tutaj jest 100 megabitów na sekundę, więc ta różnica jest bardzo duża. 8-bitowa skala kolorystyczna, jak to w małych jednostkach. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy. Jest to ciekawszy dron i jak ja bym powiedział, jeżeli masz wybór i masz na tyle możliwości kasy, to sobie dołóż te 160 euro do modelu Mini 2 SE. A powiem jeszcze pod koniec, jak kupić jeszcze korzystniej niż na stronie, bo tu mówimy cały czas o nowych modelach i mamy w tej chwili te dwa najtańsze przejrzane, czyli dwójeczkę SE i trójkę zwykłą. Natomiast teraz przejdziemy sobie do modelu trójka Pro. On już ma trochę lepsze funkcje, między innymi ma czujniki z przodu i z tyłu dodatkowo. Jeżeli popatrzymy na dół, to też widać, że ma tutaj dodany jeszcze infrared, czyli podczerwień. To jest fajna sprawa, bo on określa nam między innymi wysokość nad poziomem terenu. Wychylenie kamera jest to samo, płyta główna jest troszeczkę lepsza, pewnie procesor też, dlatego że tutaj mamy przetwarzanie obrazu, większy bitrate jest i też mamy 4K już w 60 klatkach na sekundę w pionie i w poziomie. Super sprawa. Jeżeli chodzi o jego flagowe tutaj cechy wymienione, no to na pewno fakt, że ma tutaj już śledzenie, czyli możemy śledzić obiekt z tyłu, czy z przodu, czy z boku. Ma spotlight, czyli utrzymywanie obiektu w kadrze, w centrum kadru przez cały czas, niezależnie jak lecimy. To jest albo stacjonarnie, albo dynamiczny spotlight. No i point of interest, krążenie wokół obiektu ruchomego lub też obiektu, który pozostaje nam w spoczynku. Na przykład wieżyczka. Master shoty są, to jest taki Bayer, mogę powiedzieć, to jest taka kombinacja automatyczna klipów, która jest łączona, no i timelapsy, więc jest to na pewno bardzo fajny model. On już kosztuje 669 euro. W porównaniu do miniacza trójki, który kosztował 479, no to już jest dosyć spora różnica, ale też płacimy za to, co mamy. I tutaj to, o czym mogę powiedzieć, że ten model jest sprzedawany, jeszcze sobie zobaczymy jedną rzecz, a mianowicie Mini 3 jest sprzedawany zarówno z kontrolerem zwykłym, jak i z kontrolerem z wbudowanym ekranem, tak? I tak samo jest z Mini 3 Pro, one już chodzą w dwóch wersjach, więc tutaj mówimy o tych cenach najniższych właśnie z tym podstawowym kontrolerem, do którego trzeba dopiąć telefon albo tablet. I to jest też mega istotne. Mini 3 Pro to już jest dron, który bardzo dużo może. Oczywiście on jest słabszy nadal od czwórki, między innymi tym, że ma kontroler słabszy procesor. Tu jest OcuSync O3, to jest też bardzo dobra transmisja. Natomiast w czwórce już jest OcuSync O4. Na pewno jest też większa prędkość, jeżeli chodzi o wznoszenie się i opadanie, bo jest 5 metrów na sekundę versus 3,5 metra na sekundę w Mini 3. Pozostałe cechy, które tutaj można jeszcze wyróżnić, to jest wbudowana pamięć. Ten dron już ma śladową pamięć, już możesz parę zdjęć zrobić. To jest mniej więcej około 1 GB. Nie za dużo, ale jeżeli zapomnisz sobie karty pamięci, no to ten 1 GB zawsze nas uratuje, bo można parę fotek sobie wykonać. Przy wideo ISO ma większy zakres, ale to nie jest aż tak bardzo istotne, bo i tak ten zakres nie jest zbyt użyteczny. Jeżeli chodzi o fotografię, tutaj też mamy 48 megapikseli, 12 megapikseli.
pozostałych sprawach timelapse już są w RAW dwusekundowym interwale. Jeżeli ktoś wykonuje timelapse i mu zależy na lepszej jakości, to wiadomo, że wybierze Mini 3 Pro. No i to, co mówiłem, wideo już tutaj się zapisuje w 4K, nawet do 60 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o 2.7K do 60, czyli tutaj się nic nie zmieniło, i Full HD też do 60, ale mamy też wersję slow motion, czyli Full HD w 120 klatkach na sekundę w miniaczu trzecim Pro. Kodek tutaj już jest też w H265, więc jest coraz bardziej profesjonalnie. Bitrate 150 versus 100 w modelu Mini 3 zwykłym, więc jest też profil kolorystyczny Disney-like i tych różnic troszeczkę jest, także widać, że my stopniowo podnosimy tą poprzeczkę, jeżeli chodzi o ceny również, natomiast ten model już jest troszkę droższy. To jest różnica między Mini 3 w wersji podstawowej z jedną baterią, z podstawowym kontrolerem 649 był, tak? To tutaj, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, to już jest 669. Ja bym się nawet nie zastanawiał, tylko brałbym oczywiście trójkę Pro. A najlepiej jeszcze z lepszym kontrolerem. Mini 3 Pro też ma jedną bardzo fajną cechę. On już może pracować z profesjonalną aparaturą i to jest właściwie jeden z tych niewielu modeli małych, nie wiem, czy nawet nie jedyny, który może pracować z DJI RC Pro. A DJI RC Pro to już jest mega profesjonalny kontroler, z tego względu, że można na przykład transmisję po HDMI podawać, jest to jasny kontroler, 1000 nitów, bardziej profesjonalny, duże akumulatory, można aplikacje trzecie montować na nim, instalować, więc to jest w ogóle inna rzeczywistość. I właśnie Mini 3 Pro, dzięki temu, że on ma OQ-Sync 3, łączy się z kontrolerem DJI RC Pro. I to jest w przypadku czwórki Pro niestety tak nie jest. No i teraz przejdziemy sobie do najwyższego modelu, czyli do Mini 4 Pro. To, co on ma przede wszystkim, to są sensory dookoła, bo tak jak w przypadku miniacza 3 Pro mieliśmy sensory przód-tył, to tutaj mamy przód-tył, ale one są Omni 360, więc mamy też możliwość spojrzenia w boki i na boki i do góry. Jeżeli spojrzymy na dół, to tutaj widać, że jest też lampa, te sensory są nowszej technologii, lepiej to wygląda. Na pewno, jeżeli chodzi o czas lotu, była optymalizacja, kamera jest troszeczkę też lepsza, jest nieco większa, parametry są bardzo zbliżone, ale jest nieco lepiej. Bitrate jest na pewno też większy, transmisja OQ-Sync O4, on już współpracuje z kontrolerem DJI RC N2 i RC2, to są już kontrolery, które mają szybszy procesor, przynajmniej ten z wyświetlaczem działa naprawdę jak marzenie. Można też wypuścić obraz poprzez USB-C na HDMI i cieszyć się podglądem na dużym ekranie, czy to tablet, czy nawet na telebim można puścić taki obraz, czy na telewizor, więc na żywo, więc to jest super sprawa. O czym tutaj jeszcze mówimy? Lepsza transmisja, to co mówiłem, OQ-Sync 4, czyli to jest do 20 km, nawet można latać takim dronem. I jeżeli tylko masz na tyle kasy, bo on kosztuje 809 euro, czyli to już jest duża różnica, zaczyna się tej kwoty i około 1000 euro z kontrolerem DJI RC2, czyli tym zbudowanym ekranem, to ja bym wybrał zdecydowanie ten, chyba że nastawiasz się na kontroler DJI RC Pro, to w tym momencie Mini 3 Pro. One się różnią tym, że już mają po prostu inną transmisję. OQ-Sync 3, OQ-Sync 4 także, prawda? Oprócz tych podstawowych cech, o których mówiliśmy wcześniej. Podsumowując, co możemy jeszcze zrobić, żeby uzyskać lepszą cenę? Bo już mniej więcej mamy porównanie tych modeli. Ja bym powiedział, że czwórka oczywiście jest najlepsza. Tak samo jeżeli chodzi o wiatr. Niby na papierze jest to samo, ale jak dwa drony wisiały obok siebie, Mini 3 Pro i Mini 4 Pro, to faktycznie mieliśmy tak, że ta czwórka, ona zdecydowanie
lepiej się sprawowała. Mini 3 Pro bardziej tak taką miało fluktuację na wietrze, bardziej nim rzucało, że tak powiem. Nie? Co można zrobić? Przede wszystkim można skorzystać też ze sklepu Refurbished i sprawdzić, jakie drony w tej chwili tam chodzą. Popatrzymy sobie na maluchy. Mini 3 Pro Refurbished można kupić z kontrolerem zwykłym za 535, a z kontrolerem z ekranem za 649 i to jest niezła cena. Ja zobaczę tylko, czy one są dostępne. Są dostępne, można kupić za 649, więc to jest fajna sprawa, biorąc pod uwagę, że kosztuje normalnie 809 i ja bym chyba taki wybrał. Ten Mini 3 Pro za 649. Zobaczmy jeszcze, czy są jakieś inne z refurbu w tej chwili. Mini trójeczka Fly More Combo jest nawet i Mini trójeczka za 389, więc można sprawdzić też te oferty. One są bardzo korzystne według mnie. Podstawowa wersja jest out of stock, ale można wybrać wersję teraz kombo z wbudowanym ekranem i to jest też bardzo fajna opcja, więc to jest jedna rzecz. A drugą, którą możesz zrobić, żeby tę cenę ograniczyć, to jest kupno używanego drona. Oczywiście jak kupujesz używany dron, to jest w ogóle temat na inny film, ale trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na podstawowe rzeczy. Najlepiej odbiór osobisty i zadać przynajmniej 10 podstawowych pytań, czyli ile mają cykli baterii, czy był dron bity, co się dzieje, jak wygląda w ogóle stan techniczny, czy nie ma jakichś ubytków. Trzeba poprosić sprzedawcę, żeby go odpalił, czy aplikacja działa dobrze, czy nie zgłasza nam żadnych błędów, czy dron leci dobrze, przód, tył, czy nie ma jakichś odkształceń na tworzywie i uszkodzeń na obudowie, no i czy nam gimbal dobrze pracuje, tak, góra, dół, i czy ostrzy dobrze, tak, to jest mniej więcej ta podstawa. Jeżeli nie zgłasza żadnych komunikatów, dobrze ostrzy i dobrze wygląda i tych cykli nie jest natrzaskane nie wiadomo ile, to jest wszystko w porządku, można brać. Używany najlepiej kupić osobiście, natomiast nie polecam wysyłkowo kupować używanych dronów, bo różnie z tym bywa. Sprzedawcy podchodzą różnie do uczciwości. I tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten przegląd. Więc podsumowując, mogę powiedzieć, mamy to, za co płacimy, aczkolwiek da się zrobić coś lepiej. Czyli zamiast kupować na przykład Mini 2 SE, może lepiej kupić albo Refurb, trójeczkę, albo używane trójeczkę, czy trójeczkę Pro nawet, z dobrego źródła, bo to jest całkiem dobra metoda. Bardzo dużo osób też wymienia drony, jak weszła czwórka, to mnóstwo osób sprzedawało Mini 3 Pro, więc cena powinna być ok, typu 2000 złotych w Polsce, więc to są w miarę dobre pieniądze, jak na wartość, którą otrzymujemy. I ja uważam, że na dzisiaj, jeżeli chodzi o wartość, cena, to Mini 3 Pro, on daje nam dość dobre parametry pod kątem tego, co chcemy. Oczywiście są osoby, które tylko będą latać sporadycznie, są osoby, które będą chciały budować Instagram na przykład i będą latały prawie codziennie, choćby w tym okresie od maja do września, więc to wszystko też zależy od Ciebie i sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie przy wyborze modelu, tak naprawdę jak my będziemy z niego korzystać, bo jak widzisz, że ja tu mam na przykład 3 drony, czwarty jest u Patryka, jeszcze tutaj się kręcą, jakiś R2S jest, Mini R3, a jak trzeba, to po prostu pożyczamy jeszcze coś więcej, na przykład Mavica 3 i tak to działa, bo potrzeby są na bieżąco. Nie? No i to jest chyba tyle. Jeżeli planujesz początki z dronem, mam darmowy warsztat, pierwsze kroki z dronem, ważne jest też wybór modelu, zależy od Twojej wizji, to co powiedziałem, czyli co chcesz zrobić, ale też tam określam oprócz wizji, wyboru modelu w tym warsztacie Twoją ścieżkę rozwoju, czyli jak krok po kroku się rozwijać, żeby dron nie wylądował w szufladzie po 3 miesiącach, bo jednak kosztował trochę, prawda? No i jeżeli chodzi o już warsztaty bardziej zaawansowane, mam 3 takie z tych nowych dronów, czyli dotyczący Mini 3 Pro, tu już jeszcze można podpiąć oczywiście trójeczkę, Mini 2 też mam warsztat, bardzo popularny, najnowsze Mini 4 Pro, gdzie pokazuję od pudełka aż po projekty kreatywne, jak najlepiej wykorzystać takiego drona. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych epizodach, zapraszam Cię też na live'y w sobotę o 9:30 rano, jest live latająca kawka, już ponad 300 edycji było, tam odpowiadam na pytania hobby i tam zwykle mam ten czas dla Was, żeby poświęcić uwagę i właśnie energię i czas na pomoc. Pozdrawiam serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia. Cześć!